W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Miłość Boga Ojca, łaska naszego Pana, Jezusa Chrystusa i dar jedności w Duchu Świętym, niech będą z wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Gdy Jezus powrócił do Kafarnaum, tłum przyjął go z radością, bo wszyscy go wyczekiwali. A oto przyszedł człowiek imieniem Jair, który był przełożonym synagogi. Upadł Jezusowi do nóg i prosił go, żeby zaszedł do jego domu. Miał bowiem córkę, jedynaczkę liczącą około 12 lat, która była bliska śmierci. Gdy Jezus tam podążał, tłumy napierały na niego, a pewna kobieta, która od 12 lat cierpiała na upływ krwi, całe swe mienie wydała na lekarzy, z których żaden nie mógł jej uleczyć. Podeszła z tyłu i dotknęła frandzli jego płaszcza, a natychmiast ustał jej upływ krwi. Lecz Jezus zapytał, kto się mnie dotknął? Gdy wszyscy się wypierali, Piotr powiedział, Mistrzu, to tłumy zewsząd cię otaczają i ściskają. Lecz Jezus rzekł, ktoś się mnie dotknął, bo poznałem, że moc wyszła ode mnie. Wtedy kobieta, widząc, że się nie ukryje, podeszła drżąca i padłszy przed nim, opowiedziała wobec całego tłumu, dlaczego się go dotknęła i jak natychmiast została uleczona. Jezus rzekł do niej, córko, twoja wiara cię ocaliła. Idź w pokoju. Oto słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Siądźmy. Drogie siostry, te nabożeństwa, które przeżywamy na rekolekcjach, mają właśnie ten cel, abyśmy mogli dotknąć Boga, abyśmy mogli również doświadczyć, bo jest niebezpieczeństwo, że pozostaniemy w relacji do Jezusa właśnie na takim poziomie intelektualnym, nawet duchowym, ale intelektualnym. Tymczasem Bóg poprzez swoje sakramenty, gdzie jest obecny rzeczywiście, prawdziwie, realnie, w sposób tajemniczy to pokazuje nam Kościół i tego uczy nas Kościół, pozwala nam się dotykać, jak również nas dotyka. To Kościół dotyka nas w sakramentach, namaszczając nas, kładąc nam dłonie na głowę, obmywając nas wodą. I to są konkretne znaki, to jest konkretne dotknięcie, poprzez które również dokonuje się mocą Ducha Świętego rzeczywistość sakramentalna. I dzisiejszego wieczoru pragnę zaprosić was właśnie do tej adoracji Najświętszego Sakramentu, ale chciałbym, aby ona miała taki specyficzny charakter, aby była troszeczkę inna niż każda adoracja. Mianowicie usłyszeliśmy Ewangelię o kobiecie, która dotknęła się Jezusa. Ciekawe, ona nawet nie dotknęła się Jezusa. Ona dotknęła się szat, które nosił Jezus. Zobaczcie, tam nie nastąpiło nawet to dotknięcie Jezusa. I dlatego właśnie zaproszenie, abyśmy tak chcieli przeżyć tę adorację. Będzie za chwilę tutaj wystawiony przed nami Jezus w Najświętszym Sakramencie. Prawdziwie, realnie obecny pod postaciami eucharystycznymi. Będzie na monstrancję nałożony welon, ale również jest tutaj pewien welon, który ma symbolizować właśnie tą szatę Jezusa. I będę chciał zaprosić każdą z was, aby podejść spokojnie i uklęknąć tutaj przed Jezusem, aby mieć te swoje przysłowiowe 5 minut, abyś właśnie w tym czasie mogła dotykać szat Jezusa. To jest niesamowite, że Bóg naprawdę jest tutaj z nami obecny. Że to nie jest teatr, to nie jest scena. Że
Jezus tak jak 2000 lat temu chodził po Galilei w okolicach Kafarnaum i dokonało się to uzdrowienie. Tak samo Jezus, tak samo jest teraz obecny i będzie obecny w Najświętszym Sakramencie. I ty naprawdę tak samo możesz dotknąć się tej szaty. To po części jest to samo. W Eucharystii dokonuje się dotknięcie jeszcze bardziej intymne. Bo w Eucharystii dokonuje się dotknięcie, kiedy ciało naszego Pana Jezusa Chrystusa dotyka Twojego ciała. Jednoczy się z Twoim ciałem. Chciałoby się powiedzieć w takim miłosnym uścisku małżonków. A Jezus pokazuje, że właśnie wystarczy dotknąć się choćby Jego szaty, aby zostać uzdrowiony. To nabożeństwo nazywam nabożeństwem miłości, ale też nabożeństwem uzdrowienia. I dlatego pragnę Ciebie zachęcić dzisiejszego wieczoru. Chciej przychodzić do Pana Boga, też ze swoimi zranieniami, też ze swoimi słabościami. Ja nie wiem, czy jest wolą Boga Twoje uzdrowienie, ale wiem, że Pan Bóg bardzo Cię kocha i to, co mnie zdumiewa w Ewangelii, że widzę, że wszystkich, których przynosili do Jezusa chorych, Jezus uzdrawiał. Czasami warunkował to w zależności od ich wiary, a czasami jest powiedziane, że po prostu uzdrowił wszystkich, których przeniesiono do Niego. Dlatego dzisiejszego wieczoru właśnie chciałbym, abyś miała ten moment, kiedy możesz być sam na sam z Jezusem. Stolik jest okrągły, więc można podejść z różnych stron. Oczywiście najlepiej z przodu i z tyłu, żeby móc też widzieć wystawionego w Najświętszym Sakramencie Jezusa Chrystusa. Ale może jest możliwość, znaczy zachęcam, że może, żeby tu była jedna, dwie, może nawet trzy siostry, bo chciałbym, żebyś miała taką przedłużoną chwilę swoją z Panem Jezusem. Nabożeństwo tak przewiduje mniej więcej, chciałbym, żeby trwało pół godziny, ten moment wystawienia i adoracji. Więc może zanim podejdziesz, przemyśl, o co chcesz prosić, jakie choroby chcesz przedstawić, te fizyczne i te duchowe. Proś Boga o wiarę, bo to jest fundament. Proś o wiarę, żebyś mogła dotykać Go wiarą. A my Boga możemy dotykać. To jest właśnie niesamowite, że Bóg się daje dotykać. Że On, będąc niewidzialny, niewidoczny, pozwala nam się dotykać. Pozwala nam się spożywać. Więc módl się o wiarę. Módl się o miłość. Pamiętaj, że jesteś oblubienicą Boga. To nie jest tak, że przychodzisz jak żebrak z placu, prosząc o jałmużnę, nie wiadomo, czy dostaniesz. Ty jesteś oblubienicą Boga. Ty masz prawo do Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus ma prawo do Ciebie. Bo tym jest związek oblubieńczy. Ja będę stał tam po stronie Matki Bożej. To jest dobra strona. Będę stał tam po stronie Matki Bożej i kto będzie już po osobistej modlitwie przed Najświętszym Sakramentem, właśnie dotykając się tych szat Jezusa, wpatrując się z bliska, bo my jesteśmy też przyzwyczajeni do pewnej odległości. Właśnie moim pragnieniem było, abyś też mogła być w takiej intymnej bliskości, prawie małżeńskiej, właśnie z tym Jezusem wystawionym w Najświętszym Sakramencie tak blisko, abyś mogła tak blisko Mu patrzeć w twarz. Ja będę po tamtej stronie i jeżeli ktoś pragnie, to może podejść i poprosić o chwilę modlitwy wstawienniczej. Wtedy będę kładł ręce na głowę i modlił się za Ciebie. Nie musisz podawać intencji, nie musisz podawać próśb, które masz do Boga. To masz wyrazić Bogu. Jeżeli będziesz podchodziła do mnie, będę rozumiał, że prosisz o modlitwę wstawienniczą, o modlitwę uzdrowienia, o modlitwę łask wylania Ducha Świętego. Jest też również druga możliwość. Mianowicie będę dzisiejszego wieczoru również udzielał sakramentu namaszczenia chorych. Kościół mówi, że po przekroczeniu wieku 60 lat można zawsze przyjmować ten sakrament.
bez jakiejś poważnej przyczyny. A dzisiejszego wieczoru chciałbym troszeczkę rozszerzyć znaczenie tego sakramentu. On dotyczy zasadniczo osób chorych fizycznie. Ale my chcemy sobie też powiedzieć i doskonale o tym wiemy, że są też choroby duchowe. Oczywiście wiem, studiowałem teologię. Od tego jest bardziej sakrament pokuty i pojednania, oddawaniu Panu Bogu naszych grzechów i słabości. Ale dzisiejszego wieczoru może też masz pragnienie, dlatego będzie taka możliwość, abym udzielił Ci sakramentu namaszczenia chorych. Sakrament namaszczenia chorych ma na celu zjednoczenie cierpiącej osoby z cierpiącym z Chrystusem. Ten sakrament przynosi również przebaczenie grzechów. To znaczy, jeżeli ktoś ma grzechy poważne, ciężkie, na sumieniu, one zostają odpuszczone, ale jest potem zaproszony, aby podczas spowiedzi je wypowiedzieć. Ale ten sakrament również łączy się z tym momentem odpuszczenia grzechów. Dlatego jeżeli ktoś pragnie dzisiejszego wieczoru również prosić Boga o to uzdrowienie, to również będzie możliwość właśnie czy to fizyczne, czy duchowe, czy jakieś moralne, czy psychiczne. Prawda? Jest możliwość, aby podchodzić i prosić Boga właśnie w imieniu Jego Kościoła o przyjęcie tego sakramentu. Sakrament dokonuje się w ten sposób, że ja będę namaszczał olejem świętym Twoje czoło i Twoje ręce, więc proszę, żeby osoby, które będą przyjmowały sakrament namaszczenia chorych w ten sposób, wyciągały ręce i wówczas chcę Wam przeczytać na głos teraz te słowa, abyście mogły głośno je usłyszeć, również potem je przeżywać, jeżeli ktoś będzie przyjmował ten sakrament. Słowa, które są formułą sakramentalną, są następujące. Przez to święte namaszczenie niech Pan w swoim nieskończonym miłosierdziu wspomoże Cię łaską Ducha Świętego. Odpowiadasz wtedy amen. Pan, który odpuszcza Ci grzechy, niech Cię wybawi i łaskawie podźwignie. I po raz drugi odpowiadasz amen. Drogie siostry, zapraszam do spotkania miłosnego z Bogiem. Tak jak zapraszam Was do tego spotkania poprzez skrutację, które jest niesamowitym, intymnym możliwością spotkania Boga w Jego Słowie, tak teraz zapraszam Was do tego kolejnego miłosnego, intymnego spotkania z Jezusem Chrystusem, który w swoim ciele jest i będzie obecny wśród nas. Wygasimy trochę światło, żeby była miła atmosfera wieczoru, abyś mogła poczuć też również ten klimat intymności tego spotkania. I pamiętaj to, co przed chwilą usłyszałeś w Ewangelii. Wystarczy dotknąć się szat, które spoczywają na Jezusie, aby zostać uzdrowiony. Proś Boga o wiarę. Proś Boga o miłość. Proś Boga o to uzdrowienie. Nie po to, żebyśmy byli zdrowi, ale po to, abyśmy, będąc zdrowi, mogli pełnić Jego Słowo, Jego wolę. Możemy ją też pełnić, będąc chorymi. Tak, ale byśmy też mogli zdrowi na duchu, zdrowi moralnie, właśnie być chwałą Boga na ziemi. Objawiać Jego chwałę wobec tego pokolenia, wobec tej wspólnoty, że Jezus Chrystus jest jedynym Panem, że Jezus Chrystus jest jedynym Zbawicielem, że Bóg w Trójcy jedyny jest jedynym Bogiem. Zapraszam, módlcie się z wiarą.